Dobra, jedziemy. 3, 2, 1, akcja. Trochę bardziej jak do galerii handlowej niż na halę. O, rowery. Jedyny mógłby na rowerach. Tutaj Maria nie lubi. Werka, zaczęłyśmy tą misję Mistrzostwa Świata. Jesteśmy w Holandii, to stało się faktem. Jak ty się czujesz? No, po pierwsze bardzo się cieszę, że dotarliśmy bez żadnych opóźnień i wszystkie bagaże nam przyjechały. Ogólnie to na razie bardzo nam się tutaj podoba, bo jest bardzo fajny klimat, takie lasy i jest przyjemnie. No, jesteśmy po pierwszym treningu, no i czekamy co dalej. Ale trening też intensywny, bo powiedzmy troszeczkę nam się przedłużył. No, wygonili nas z hali, także... Werka, no ale jesteś w tej 14 na Mistrzostwa Świata w wieku lat 20? 20? 20. 20. Jak powiedz, jak ty przy takich tuzach, no dla Asi to będą mistrzostwa drugie. Oliwia! Spójrzmy, kto to był. Oliwia. No właśnie. No, bardzo pozytywnie to odbieram na pewno. Jest to nowe doświadczenie dla mnie. A mówiąc o tym, o moim wieku, no to nie odczuwam tego, że w tym momencie, właśnie akurat jestem najmłodsza, bo nie ma czynnej, ale totalnie tego nie odczuwam. No jest, między nami była rywalizacja i nadal jest, więc no, też jesteśmy drużyną, no i wspieramy siebie. Czyli pomimo tej rywalizacji. Nie wymiękasz przy starszych koleżankach. Staram się. Który mecz myślisz może być tym najtrudniejszym na Mistrzostwach Świata? Ten właśnie tutaj w Holandii z Chorwacją? No, wydaje mi się, że tak, że pierwsze mecze zawsze są jedne z trudniejszych, bo to one tak naprawdę kreują to, jak wchodzimy w turniej i też Chorwacja jest dość moim zdaniem takim ciekawym przeciwnikiem, bo one tam wygrały Challenger Cup, dostały się do Ligi Narodów, także też udowodniły, że ta praca z tym nowym trenerem im wychodzi. Najlepsze powtórzenie sezonu. Był zakresik? Co? Był zakresik, wszystko pięknie. Wszystko pięknie. No jeszcze można było trochę łopatkę przytrzymać, ale już się nie będę czekał do wszystkiego. Chociaż powinienem. Widać na każdym kroku, że Holenderska Federacja Siatkówki jako współorganizator Mistrzostw Świata bardzo mocno postawiła na promocję tej dyscypliny wśród lokalnej społeczności. W dzienny grafik mamy wpisane wiele aktywności związanych właśnie z promowaniem naszego sportu. Dzisiaj mieliśmy wspólną kolację z młodymi siatkarkami tutaj z tego regionu. One mogły usiąść razem z nami wspólnie do stołu, zjeść, porozmawiać, zapytać o wszystko nasze siatkarki. Również trenerzy dołączyli do naszego sztabu, więc taki fajnie spędzony czas, dla nas też coś nowego. Także dzieje się, cały czas dzieje się do meczu. Jeszcze trochę zostało. No, my jednak między tymi aktywnościami staramy się też szukać trochę spokoju, koncentracji i możliwości do pracy, bo to dla nas najważniejsze, po to tu przyjechaliśmy.